Yandere Dev znowu to zrobił. Zapytacie się pewnie, co mógł zrobić nasz kochany twórca, deweloper najcudowniejszej gry pod słońcem, która działa w 100% poprawnie i jest rozwijana prężnie od 7 lat. Co mógł jeszcze zrobić człowiek, któremu poświęciłem już ponad 40 minut na swoim kanale pół roku temu? Całkiem niedawno, czyli jakieś 4 miesiące temu, 5 miesięcy temu, zauważyłem, że Yandere Dev wrzucił na swój kanał nie jeden, nie dwa, a 9 filmów pod rząd. I zaczęło coś mi świtać, że jednak coś się szykuje. Moja pierwsza myśl była następująca. Yandere Devowi skończyły się chyba pieniążki. I rzeczywiście, jak wszedłem na jego Patreona, to ogarnąłem, że aktualnie zbiera nieco poniżej 2000 dolarów miesięcznie, co dla niego jest naprawdę niską liczbą i ludzie najpewniej po prostu zaczęli się poznawać na tym, kim jest i że nie warto go wspierać. No a hajs z YouTube'a zawsze się przyda. Ale poza tymi filmami, które omówimy za chwilkę, wydarzyła się też jedna większa sprawa z Aleksem, czyli fakt, że wywalił ze swojej moderacji jednego z jej członków, tylko dlatego, że ten miał zaburzenie psychiczne i potem wyparł się tego, że go obrażał publicznie i że nie wierzy, że taka choroba istnieje. No a przecież jak to śpiewał gospel, kłamstwo ma grube nóżki i małe, krótkie rączki, a prawda zawsze wygrzebie się z gówna na wierzch. Więc nie skończyło się to dla niego zbyt dobrze. A we wszystkim, ja jestem Pio, a przed wami kolejny sezon najgorszych błędów życiowych Yandere Deva. Ale zanim zaczniemy, jeśli ten i inne materiały na moim kanale ci się spodobają, to zachęcam serdecznie do zostawienia subskrypcji i pozytywnej oceny, bo to nic nie kosztuje. Chyba, o ile ostatnio sprawdzałem, to nic nie kosztuje. A już jesteśmy tak blisko do osiągnięcia 100 tysięcy... Jesteśmy tak blisko do osiągnięcia miliona subskrypcji, tak więc śmiało zasubskrybujcie i dołączcie do naszego wielkiego kultu. 22 października 2020 roku na subreddicie r/osana został opublikowany obszerny post autorstwa byłego moderatora Yandere Deva, Siriusa, o historii jednego z jego znajomych na pozycji moderatorskiej u Aleksa. Jego dane pozostają w większości anonimowe, żeby nie mieszać go już w tę sprawę. Wiemy jedynie, że w sprawie zwracano się do niego per Chris, więc tak też będę się do niego zwracał tutaj. Chris cierpi na DID, Dissociative Identity Disorder, czyli zaburzenie dysocjacyjne tożsamości, inaczej osobowość mnoga, czy rozdwojenie jaźni. Objawia się to tym, że dana osoba posiada parę osobowości, które różnią się charakterem, wspomnieniami, czasami nawet płcią, ciśnieniem krwi czy innymi cechami. I jest to coś, co jest znane światowi nauki od lat, jest to potwierdzone i jest badane po dziś dzień. Prócz takich oczywistych zmian osobowości u Chrisa, zaburzenie to przejawiało się momentami niezdrową obsesją na punkcie Yandere Deva. Moderator od ponad 2 lat wspierał go mimo wszystkich oskarżeń rzucanych w jego stronę i uwielbiał go za wszystko, co robi. Nie uwielbiał jego gry, tylko samego Aleksa. Dlatego cały czas starał mu się okazywać wsparcie i dlatego pełnił u niego rolę moderatora. Owego feralnego dnia, kiedy to wszystko się wydarzyło, Chris wszedł na serwer Discord Yandere Deva na czat dla moderacji i rozmawiał ze znajomymi. Jednak w tamtym momencie kontrolę nad nim posiadała jego druga osobowość, która każe na siebie mówić Doppel. Różne osobowości potrafią na różny sposób wypowiadać się i posiadać inne tonacje głosu. Dlatego, gdy sam Alex Yandere Dev dołączył na czat głosowy, nie rozpoznał go jako swojego moderatora, bo wcześniej nie miał styczności z jego innymi osobowościami. Alex nie czuł się zbyt komfortowo w jego towarzystwie. Dlatego, co zrobił jako odpowiedzialny twórca i właściciel serwera? Oczywiście, wyrzucił swojego moderatora z serwera. Ten jednak prędko wrócił, bo stwierdził, że w sumie nic się nie stało i znów dołączył do czatu głosowego, zachowując się tak jak wcześniej. To znaczy normalnie, jak na jego aktualnie przyjętą osobowość przystało. Alex stwierdził, że nadal mu się to nie podoba i że moderator nie zmienił swojego zachowania, więc go całkowicie zbanował. A po jakimś czasie na kanał moderatorski zamieścił ogłoszenie, które później wyciekło do internetu, bo było tak nierealne. Ale muszę wam przysiąc, że jednak jest realne. Yandere Dev pisze: Okej, muszę wydać oświadczenie. Nie mogę brać DID na poważnie. Nie uważam, że to coś prawdziwego. Mam wrażenie, że to wymyślona fantazja, którą niektórzy ludzie się zaspokajają, jako wymówka, żeby sobie co jakiś czas porolplayować jako inne osoby. Nie zniosę już tego dłużej. Nie mogę dalej udawać, że to nie najdziwniejsza, najgłupsza, najbardziej cringe'owa rzecz na świecie.
Sprawia to, że czuję się niekomfortowo i przeraża mnie to. I nie chcę widzieć tego gówna tutaj nigdy więcej. Zadecydowałem o usunięciu Chrisa z serwera. Nie mogę nadal udawać, że nie przeszkadzają mi kogoś dziwne fantazje i że jego głupi roleplay jest normalny. Czy ja coś jeszcze w tej sprawie muszę dodawać? Najzabawniejsze jest to, że pada to z ust osoby, której projekt, który ciągnie od 7 lat, naszpikowany jest projekcjami fantazji o wątpliwej moralności. Tej akcji nie da się usprawiedliwić. Alex zamiast porozmawiać z Chrisem, z osobą, która go uwielbia i wspiera od ponad 2 lat, zadecydował się pójść po najmniejszej linii oporu i wywalić go, później obrażając go na czacie moderacji. Po tym wszystkim moderacja chciała pogadać z Yanderedevem na spokojnie i wyjaśnić całą sprawę zamiast upublicznienia wszystkich screenów, bo jednak wspierali Alexa i chcieli dla niego dobrze i widzieli, że ta sytuacja to dla niego strzał w stopę. Nie tylko pod kątem relacji z moderacją, ale pod kątem tworzenia gry, bo ta akcja mogłaby oznaczać koniec Yandere Simulator, po prostu koniec. Z taką opinią mało jaka firma chciałaby wydać grę Alexa. Oczywiście nadzieje moderacji na spokojne rozwiązanie sprawy spełzły na niczym, bo okazało się, że Yandere wolał skłamać o sprawie niż skonfrontować się z prawdą i przeprosić. Oto co ukazało się chwilę później na stronie debunkowej Yandere Simulator. Yandere Dev nie wierzy, że DID jest prawdziwym zaburzeniem. W poście tym tłumaczy, że oczywiście wierzy, że takie zaburzenie istnieje. Ale, że wierzy też, że niektóre osoby po prostu udają DID, żeby roleplayować jako inne postacie. Przedstawia Chrisa w świetle osoby, która według niego cały czas udawała. Dosłownie jeszcze bardziej zjebać się tego nie dało. Na końcu pisze jednak, że oj, pomyliłem się, pogadałem z Chrisem i rzeczywiście ma DID i przeprosiłem go i wszystko jest wyjaśnione. Okej, czyli Yandere Dev przeprosił i wszystko zostało wyjaśnione, tak? Czy pamiętacie, żeby Alex kiedykolwiek za cokolwiek przepraszał? No właśnie, tak wyglądała jego wiadomość do Chrisa. Przepraszam, wydaje mi się, że powinienem był zająć się tą sytuacją nieco inaczej. Na początku chciałbym nadmienić, że jestem bardzo, bardzo, bardzo sceptyczny na temat tego, czy DID jest prawdziwe. Może DID jest naprawdę prawdziwym zaburzeniem. O kurwa... Może jest prawdziwym schorzeniem. Może. Piszesz to do gościa, który nic nigdy nie chciał dla ciebie złego. I wyjebałeś go bo tak, nawet z nim nie rozmawiając. Czy ty wiesz, jak wyglądają przeprosiny? Może DID jest naprawdę prawdziwym zaburzeniem, ale kiedy ktoś twierdzi, że ma ponad 7 osobowości żyjących w nim, to zaczynam myśleć, hej, to nie brzmi jak prawdziwe zaburzenie, to brzmi jakby jakiś nastolatek robił to dla atencji albo roleplayu. Nie chciałem być niemiły. Więc od ponad roku starałem się być wspierającym i tolerancyjnym. Jednak kiedy zacząłeś robić to coś z tym doppelgangerem na czacie głosowym, to po prostu przerosło mój poziom tolerancji, bo przeszkadzało mi w spokoju spędzać czas z innymi. To, że musiałem bawić się w te urojone fantazje na kanale głosowym, było tak denerwujące, że gdy straciłem cierpliwość, nie chciałem o tym gadać. Chciałem po prostu cię wykopać i nie myśleć już o tobie więcej. I to są przeprosiny. A w zasadzie coś, co nazywa się non-apology apology, czyli coś, w czym Polacy są mistrzami, a w czym Yandere Dev króluje od zawsze. Non-apology, czyli po prostu nie przeprosiny. Coś w stylu, przepraszam, że poczułeś się skrzywdzony, albo przepraszam, może twoje schorzenie jest prawdziwe, ale dla mnie wygląda jak roleplay dla atencji. W trakcie całej akcji po dowiedzeniu się o zachowaniu Alexa, łącznie 8 moderatorów Yandere Deva całkowicie opuściło jego społeczność. Niektórzy zostali. Inni zostali tylko dlatego, żeby dalej przekazywać informacje na temat tego, co Alex robi za kulisami. A że wiemy, że jest on strasznie paranoiczną osobą, to napisał osobiście do Syriusza, osoby, która zrobiła post o całej sytuacji, uważając, że jest on trolem i jest przeciwko niemu. Sam Syriusz jednak nie twierdzi, że jest jego wrogiem i nadal chce go wspierać. Po prostu to, co zrobił Alex, przekroczyło już wszelkie granice smaku. Ale okej... Może jestem zbytnio paranoiczny. Well, powinieneś być paranoiczny na swoim punkcie, żebyś znowu jakieś głupoty nie palnął, tak szczerze mówiąc. Zgadnijcie, kto palnął znowu jakąś głupotę chwilę później! Jedną z osób, które odeszły ze społeczności Yandere Deva, był Cleveland Rock. Osoba, która była u niego moderatorem, pomagała przy grze i o ile wiem, płaciła mu co miesiąc 300 dolców na projekt. Cleveland wcześniej wspierał Alexa i usprawiedliwiał go, nawet przy całym gównie, któremu zarzucano. A jego obrona momentami bywała naprawdę żałosna i tak stronnicza, jak tylko się dało. Ale tak jak mówiłem, po akcji z Chrisem miarka się przebrała i Cleveland odszedł, a w wiadomościach prywatnych wyraził obawę, że był przez Alexa wykorzystywany tylko jako narzędzie.
Mówił, że uważał, że on, Alex i Mulberry, osoba, która robiła grafiki dla Yandere Simulator, których część była kradziona, ale to już opisałem we wcześniejszym filmie, no uważał, że są niezastąpieni, że są przyjaciółmi, że są drużyną. Oj, jakże się mylił. Ale okazuje się, że byłem tylko narzędziem i nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na wykorzystywanie już w taki sposób. Narzędzie to dziwne określenie. Wydaje się być odpowiednie. Mulberry miała swoje przeznaczenie i jest używana do tego przeznaczenia, więc bardziej odpowiednim byłoby powiedzenie, że Mulberry jest narzędziem. Ty jesteś przyjacielem, którego szanuję i który bardzo mi pomaga. Tak, zapamiętajcie dzieci, jeśli płacicie twórcy 300 dolców miesięcznie, jesteście jego przyjacielem. A jeśli wykonujecie dla niego pracę i hobbystycznie oddajecie się twórczym dziełom na rzecz gry, to jesteście tylko narzędziem. God damn it! Gdzie moje 300 dolców miesięcznie, come on! O, możecie kliknąć ten przycisk wspierania pod filmem. Każdy wspierający dostaje filmy parę dni wcześniej, a także oczojebną czerwoną rangę na Discordzie. I przy okazji, od czerwca, jak już odchodzę od tematu, kminię nad tym, żeby zrobić coś takiego, że każdy wspierający od jakiegoś poziomu, z racji tego, że ja jednak na YouTubie siedzę od paru lat i w większości wypadków bawię się w lektora i robię różne głosy i gadam różne rzeczy i czytam różne opowiadania, to mógłbym ogarnąć, że każdy wspierający może mi przesłać jakiś tekst do przeczytania i ja go przeczytam jako narrację i możecie zrobić z tym, co chcecie. Nie mam pojęcia, co wy byście chcieli zrobić z takimi rzeczami. Ale to byłoby ciekawe wykorzystanie mojego talentu aktorskiego. Znaczy, kogo ja oszukuję? Ja nie mam żadnego talentu aktorskiego. Ja potrafię tylko zrobić głos uposzadzonego lekarza plagi. No ale z racji, że teraz jestem już po maturkach, to mogę na luzie ogarnąć więcej rzeczy dla wspierających. Między innymi jakieś eventy na Discordzie, bo planuję od czerwca, od lipca robić jakieś rzeczy dla was wszystkich, więc... Nie wiem, może wam się spodoba, może wam się spodoba. Nie kuszę, nie podpuszczam was, ale... Wracając, dalej jest tylko gorzej, bo Cleveland pochwalił się Mulberry, że Alex nazwał ją narzędziem, bo chyba warto poinformować przyjaciółkę, że ich wspólny znajomy uprzedmiotawia ją, nie? Oczywiście on się o tym dowiedział i nie przyjął tego zbyt dobrze. Chłopie, jesteś jebanym ścierwem. Nie kontaktuj się z ludźmi, żeby próbować ich obrócić przeciwko mnie. Ale z ciebie gówniany kurwa człowiek. Najmilsza osoba na serwerze, osoba, która uwielbiała cię ponad wszystko, właśnie napisała list samobójczy. Wszystko dlatego, że znowu wpadłeś we wściekłość z byle powodu. To ty jesteś gównianym człowiekiem tutaj. Ej, pamiętacie jak Yandere Dev mówił, że wcale już nie rzuca się na ziemię i nie krzyczy z byle powodów i dojrzał? To było chyba jakieś... 9 lat temu? Jeśli ktoś nie jest stabilny psychicznie, nie możesz uznać siebie za odpowiedzialnego za akcje, które podejmują, bo te nie są racjonalne. Więc nie obchodzi cię to, że twój największy fan aktualnie jest na skraju samobójstwa? I to jest poważna sprawa. W momencie, kiedy ktoś rzeczywiście cierpi na zaburzenia psychiczne, czasem ciężko jest być odpowiedzialnym za to, co się z nią dzieje. I ciężko jest jej pomóc. Ale to, co zrobił Yandere Dev i jak to opisał, jest... jeszcze gorsze. Już próbowałem uspokoić sytuację między nami. Gość gadał o samobójstwie prawie codziennie, odkąd go znam. To okropne, ale od zawsze zmierzał w tym kierunku. To straszne uczucie powoli akceptować fakt, że czyjeś samobójstwo jest nieuniknione. Ale po słuchaniu jego tendencji samobójczych przez ponad rok, nawet mimo całego wsparcia emocjonalnego dostępnego dla niego, czego ode mnie oczekujesz więcej? Oczywiście ja nie chcę, żeby ktokolwiek popełnił samobójstwo, ale w pewnym momencie musisz sobie przyznać, cóż, to już jest poza moją kontrolą. Yandere Dev, Alex Mayhem, dosłownie właśnie przyznał, że ma kompletnie wyjebane w to, że człowiek, który wspierał go od lat, chce popełnić samobójstwo, do którego sam go popchnął, odcinając go od swojej społeczności, bo sam nie potrafi kontrolować swoich emocji. Nie ma na świecie rzeczy, która sprawiłaby, że taki czyn zostałby usprawiedliwiony. Alex w całej tej sytuacji miał wiele wyjść i wiele opcji, wiele decyzji, ale dosłownie podjął każdą najgorszą możliwą i robi to od dawna. Robi to nadal i będzie to robił. Ale pijo, przecież Alex nie jest specjalistą, nie mógł się zająć Chrisem i mogło go to męczyć. Okej, ale dlaczego trzymał go w takim razie na stanowisku moderatora przez tak długo? Nie mógł go po prostu znieść ze stanowiska, zdystansować się, ale cały czas trzymać go w swojej społeczności, gdzie ewidentnie czuł się dobrze? Jest tyle rzeczy, które Alex mógł zrobić, a zdecydował się go wyjebać na zbity pysk. I potem jeszcze kłamie o całej sytuacji. Jak mogłeś zrobić coś takiego Chrisowi? Nie było chyba innej takiej osoby, która uwielbiała cię tak bardzo. Popełniłeś okropny błąd.
Nie wyobrażam sobie, jak mógłbyś sądzić, że podjąłeś dobrą decyzję. Proszę, wyjaśnij. O ile się nie mylę, zbanowałeś go z serwera i powiedziałeś, że jego DID jest fałszywe. To trochę zbytnie uproszczenie całej sytuacji. Po prostu mówię, że ludzie będą naprawdę mieli trudność z przebaczeniem ci tego. Ha? Myślałem, że gość udawał schorzenie psychiczne, więc go zbanowałem. W ferworze emocji powiedziałem coś, co nie odzwierciedla tego, jak naprawdę się czuję. Potem pogadałem z nim i przeprosiłem i dowiedziałem się czegoś więcej o tym zaburzeniu. Problem rozwiązany. Jeśli ktoś ma nadal jakieś wąty do sprawy, to po prostu jest uzależniony od dram. Naprawdę w to wierzysz? Sam fakt tego, że od tak założyłeś, że udaje zaburzenie i zbanowałeś go, już jest całkiem kiepskie. Więc chcesz mi powiedzieć, że jeśli człowiek popełnia głupi błąd, ma przejebane na zawsze, bez wybaczania. To gówno z cancel culture jest takie głupie. Tak, Alex, to zdecydowanie cancel culture. Wcale nie chodzi o to, że popełniasz te same błędy cały czas i wcale się z nich nie uczysz, popełniając coraz to nowsze i gorsze głupoty. A przez to cierpią ludzie. Tak jak na wstępie mówiłem, Yanderedev wrzucił jakiś czas temu na swój kanał 9 filmów pod rząd, z czego 2 to jakieś muzyczne parodie i kolędy, więc w sumie 7 bardziej treściwych filmów. I teraz wrzucił jeszcze jeden, bo przełamanie anxiety i zrobienie tego filmu zajmuje mi tak długo, że zdążył zrobić coś nowego. Ale na szczęście nie wpakował się jeszcze w nową dramę w tym czasie, bo ten film trwałby wtedy z godzinę. Znaczy, nie wpakował się w żadną dramę oprócz tego, że kazał na streamie swojemu widzowi wsadzić sobie kaktusa w dupę i umrzeć. Fucking take it all inside of your mouth and just fucking ram it in and out of your mouth until your entire throat is just bleeding and raw and shit covered from the bloody shit covered cactus. Then I want you to fucking choke to death on the cactus. Can you do that for me, buddy? Thanks. Ta, ten człowiek się nie zmienia. Tak jak mówiłem, chyba mu się skończyły pieniądze i tak w 5 filmie poświęca cały duży segment mówiąc o tym, że chce hajs. Jakby chłop przyznaje wprost, że chce hajsu i że chce go więcej. No, ale wracając do filmów. Zacznijmy zabawę. Weźcie shota za każdym razem, kiedy Alex porówna Yandere Simulator do innych gier. Albo kiedy powie coś o pieniądzach. Spoiler, nie wrzucałem filmów tak długo, bo od 4 miesięcy leży najebany pod stołem. Pierwsze 4 filmy to tak naprawdę jeden film, ale rozciągnięty na parę materiałów, żeby Alex wybolił jeszcze więcej pieniędzy z YouTube'a. A opowiadają one kolejno o... Jak wasz feedback usprawnił demo Yandere Simulator? Nowe funkcje i przyszłe plany na Yandere Simulator. Skąd wzięła się misja skradankowa w Yandere Simulator? No, zgadnijcie skąd się wzięła. Jak przyszłe rywalki Yandere Simulator będą się różnić od Osany? Czyli w skrócie post-mortem zorganizowane dla demo Yandere Simulator i szalone plany Alexa co do przyszłości. Przeanalizujmy je. Powiem wam szczerze, że część rzeczy, które mówi Alex, są naprawdę fajne i miłe dla ucha. Jakby serio brał pod uwagę feedback graczy. Jakby serio miał dobre pomysły, które sprawią, że ta gra będzie dobra. No ale potem przypominam sobie, że to jednak informacje z tuby propagandowej Yanderedeva. To tak jakby czerpać informacje o Polsce z telewizji polskiej i mówić, jak to tam w kraju się dobrze nie powodzi. Tak więc, jak dobrze powodzi się w kraju Yandere Simulator i jak rządzi nim nasz wspaniały dyktat, cesarz Yanderedev, Alex Mayhem? Otóż w końcu zmienił zdanie i stwierdził, że feedback graczy pomógł mu usprawnić demo. Wow! Pamiętacie, że Alex naprawdę dużo czasu zapierał się, że tak dużo spędzał czasu nad demo, żeby było idealne i dlatego dopiero mamy je po 7 latach? No to teraz nam mówi, że po feedbacku spędził jeszcze parę miesięcy, żeby pousuwać wszystkie bugi i glitche, których było naprawdę dużo w samym demo. Jakby, okej, nie musisz nam wtedy kłamać, że demo było gotowe, okej? Yandere wprowadził do gry ponad 100 mega ważnych zmian. Ale oczywiście, jak zapauzujecie film, to ogarniecie, że to tylko propaganda i te zmiany są... No są jakie są. Ale chwilę później pojawia się pierwszy dobry pomysł Alexa, który, jakżeby inaczej, zajebał z innej gry, Majora's Mask. Osobiście jak grałem w Yandere Simulator, to wkurzało mnie to, że nie wiedziałem co się dzieje o której godzinie i wszystko było zbyt chaotyczne. Więc Alex stwierdził, że doda harmonogram. W harmonogramie będzie widać kiedy i w jakim miejscu danego dnia wydarzać się będą oskryptowane wydarzenia, które pełnią w grze dość dużą rolę. No i spoko. Gdyby to był oryginalny pomysł, nie? Podoba mi się to, jak w ogóle Yandere przedstawia swoich graczy.
No ale wydaje mi się, że ten harmonogram będzie równie chujowy co schematy, które znajdują się już w grze. Będą prowadziły gracza za rączkę w każdej chwili i to nie będzie sandbox, tylko idź tu, zrób to, bo Yandev nie potrafi wpaść na pomysły, które intuicyjnie będą pokazywały graczowi, co mają zrobić, tylko musi im to wpierdolić przed ryj. O, i po 7 latach Yandev stwierdził, że dobrze by było dodać do gry funkcjonalny tutorial. Nieźle. No i osiągnięcia też, nice. O, i jeszcze bardziej skomplikował system interakcji z ludźmi, noż kurwa, dwa kroki do przodu i potem koparka spycha cię o kilometr do tyłu. W drugim filmie Yandev narzeka na fakt, że ludzie nie korzystają z funkcji pozbywania się ciał. Głównie dlatego, że to wkurwiająca mechanika, która naraża cię na ujawnienie i powiązanie z morderstwem. I ludzie wolą już zostawić to ciało, żeby ktoś je znalazł. Ale ponieważ Yandev to Yandev i chce, żeby ludzie grali w jego grę tak, jak on by grał jedynym słusznym sposobem, to utrudnił ludziom grę, żeby jednak pozbywali się tych ciał. Bo on jak gra, to się pozbywa ciał. Na jego obronę trzeba przyznać, że w późniejszym filmie mówi, że dodał fajną mechanikę, która ułatwia pozbycie się ciała, ale sam Alex zauważa, że nasrał tyle mechanik do gry, że jest mega niezbalansowana. 7 lat robienia gry, którą można przejść w mniej niż 7 minut. W trzecim filmie Yandev opowiada o genezie misji skradankowej. I tak, pomysł wziął się z Hitmana, bo... Podoba mi się to, jak on opisuje tę misję, jakby to było coś mega zajebistego i skomplikowanego. A tak naprawdę to jest przejście z punktu A do punktu B. I to jeszcze nudniejsze niż sama gra. Ogólnie misje skradankowe wzięły się z tego, że jest to ostateczne zwieńczenie ścieżki, w której główna bohaterka zaprzyjaźnia się z rywalką, żeby ją później zabić, albo grzecznie poprosić, żeby się odjebała od senpaja. I oryginalnie Alex miał w głowie scenariusz, w którym to nie miała być misja skradankowa, a czysta napierdalanka, bo Alex za dużo grał w Yakuzę. Do serio pił, też bym był napierdolony. W misji tej Ayano, Yandere-chan, miała wbić do jakiegoś lichwiarza czy kogoś i pobić tam wszystkich, bo on nagabywał ojca Kokony, jednej z rywalek. No ale ten pomysł nie spodobał się graczom. To dowodzi, że Yandere-dev robi po prostu z tej gry swoją fantazję i jego pomysły są tak pokraczne, że nawet jego właśnie gracze ich nie chcą. Więc zajebał pomysł z innej gry i zrobił misję skradankową, oczywiście, bo czemu nie? Parafrazując Alexa, pierwsza misja skradankowa ma być prosta i nauczyć nas mechanik, których będziemy używać w późniejszych, trudniejszych misjach. No spoko kurwa, ale ta misja dosłownie nie wprowadza żadnych mechanik oprócz, hej, przejdź z jednego pokoju do drugiego. To już lepszą skradankę mamy w szkole, jak kogoś zabijemy i próbujemy pozbyć się ciała, szczerze. No ale oczywiście Alex narzeka, że więcej takich misji nie będzie, jeśli nie dostanie odpowiedniej ilości hajsu. Bo na luzie napisał skrypt do tej misji, ale brakuje mu artów, modeli i tak dalej, i tak dalej. Powiem ci tak. Wyjebane w twój hajs w takim razie. Sam przecież mówisz tak dużo o placeholderach, więc ich użyj tutaj. I nie wypuszczaj tych misji, póki nie będą w 100% zrobione, goddammit. No bo oczywiście asety do misji były robione przez wolontariuszy, bo Yandev cały hajs z Patreona przejebuje na gry i seks lalki, a nie na swój projekt. Teraz mówi, że jest mega wdzięczny wolontariuszom za poświęcony czas, a parę miesięcy wcześniej zwalał na nich całe zło świata i że przez nich tak długo trwa robienie gry. Ale gdybym miał pieniądze... Szczerze, mi by nie przeszkadzało, gdyby nie było misji skradankowych, bo ta pierwsza była naprawdę słaba. Jakby ludzie mu mówili, że jest słaba i że nic się nie dzieje, więc on się dosłownie chyba na nich obraził, bo na filmie pulta się, że ojojojojoj, głupi ludzie powiedzieli, że powinienem zmienić zachowanie tej postaci, bo mimo, że ja wiem lepiej, jakby się zachowała i ja uważam, że powinno być tak, a nie inaczej, ale jak oni mówią, że mam to zrobić, no to robię, no głupi ludzie, głupi widzowie, głupi, ja pierdolę, stary, ogarnij się. Jeśli Yandev będzie się zachowywał jak dzieciak wobec swoich graczy i będzie robił tego typu rzeczy nadal, to nie doczekamy się finalnego produktu nigdy. W kolejnym filmie mamy dwa porównania do dwóch różnych gier w ciągu jednej minuty. Mamy Hitmana i mamy Lucius. I tu mamy kolejny dobry pomysł. Tak, dobry dlatego, że znów został zajebany z innej gry oczywiście. Z Luciusa Alex podkradł pomysł tego, że na początku szkoła byłaby tylko w części dostępna. I nowe lokacje byłyby otwierane dopiero z biegiem rozgrywki. Dla mnie to mega dobry pomysł, bo jednak ogrom całej szkoły i okolicznych lokacji przytłacza osobę, która nie jest zapoznana z layoutem mapy, a tak każdy tydzień mógłby otwierać kolejną lokację i tłumaczyć, o co w niej chodzi. Alex wpadł też na parę innych pomysłów, jak zablokowanie spalarki na jeden tydzień, żeby korzystać z innych sposobów pozbywania się ciał, eventy co tydzień, to są spoko koncepty. No i oczywiście najważniejszy punkt, czyli jak inne rywalki będą różne od Osany. Alex tłumaczy, że każda będzie coraz trudniejsza do pokonania i każda będzie miała coś, co nie pozwoli jej zabić od razu. Kurwa, to skoro pierwsza rywalka miała niezniszczalną ochroniarkę, której nie dało się normalnie zabić,
To ostatnia pewnie będzie miała cały sztab simpów i kamer, które będą napierdalały każdego, kto się do niej zbliży. No, nie, czekaj, on na serio to robi. A nie, nie, spokojnie. Ponoć nie ma być w grze więcej ochroniarzy, okej? No to zobaczmy, jakie ma plany. Jedna baba będzie miała dookoła siebie kółko simpów, inna po prostu będzie silna i nie będzie dało się jej normalnie pokonać, a inna będzie zbyt przywiązana do senpaja, bo jest jej bratem. No tak, zapomniałem, że kaziroctwo w tej grze jest czymś normalnym. Yandere Dev sam nawet żartobliwie o tym przyznaje. Na koniec dodaję, że do nowej wersji gry dodaje Amai Challenge, czyli wyzwanie związane z kolejną rywalką, czyli demo wersję w demo wersji gry, która będzie polegała na próbie zabicia Amai znajdującej się w bardzo zatłoczonym miejscu. To jest spoko dodatek, żeby ludzie mogli sobie poeksperymentować, potestować. No fajnie, podoba mi się to. Dobra, to skoro pogadaliśmy sobie o fajnych i miłych rzeczach, to teraz przejdźmy do tego, co Yandere Dev kompletnie spieprzył. Skoro już mówimy o Amai, piąty film ma tytuł Kiedy Yandere Simulator zostanie skończone? Kiedy kampania crowdfundingowa? Kiedy Amai? I to są bardzo ważne pytania, na które potrzebujemy odpowiedzi. Spoiler, Yandere Dev nie ma odpowiedzi na żadne z nich. Bo to jednak są dość ważne pytania, jakby nie żeby Yandere Dev próbował unikać tego przez cały czas, nie, wcale, ani trochę. Po pierwsze tłumaczy nam, że ma już całkowity plan na przyszłe rywalki. Jak będą się zachowywać, jak będą wyglądać i co tam będzie się działo z nim. Więc według niego nie musi już kodować większości rzeczy. To jest trochę straszne, bo jeżeli to ma być kopiuj wklej, to będziemy mieli Osanę cały czas w kółko. Tak więc dosłownie, Yandere Dev mówi, że ma wszystko gotowe i potrzebuje tylko animacji i dialogów. A skąd się biorą animacje i dialogi? Oczywiście potrzebuje kampanii crowdfundingowej. Więcej pieniędzy, które na pewno nie pójdą na niego, na pewno. Ale na jego obronę możemy przyznać, że te pieniądze jednak nie mają iść na niego, bo kampania crowdfundingowa, jeżeli wystartuje, znaczy jak już wystartuje, miejmy nadzieję, że jak najszybciej, to wszystkie pieniądze z tej kampanii nie będą szły na Yandere Deva samego w sobie, tylko na jego grę. Więc taka moja mała propozycja dla was. Jeżeli ktoś w ogóle z was wspiera Yandere Deva pieniężnie w tym momencie, to macie dwie opcje ode mnie, takie prosto z serca. Pierwsza opcja, wziąć ten hajs, który dajecie jemu na Patreonie i wrzucić go na kampanię crowdfundingową. Żeby to rzeczywiście szło na grę, na asety, na animacje, na modele. Jakby Yandere Dev streamuje cały czas. Po co mu więcej hajsu? Po co mu więcej hajsu na Patreonie? Jakby on tyle hajsu, ile aktualnie zbiera, ile zarabiał na szczycie swojej popularności, może na luzie zbierać, streamując i wrzucając regularnie filmy na YouTube'a, tak jak to teraz robił. Znaczy no to nie było regularnie, to było po prostu 9 filmów pod rząd, okej? Ale to tym bardziej pokazuje, że wspierając Patreona, nie wspieracie projektu, tylko twórcę. To chyba tłumaczyłem nawet na tym pierwszym filmie o Yandere Devie, który zrobiłem. On tam ma jakiś próg pieniędzy, chyba $3000, do $3000, wszystkie pieniądze idą na niego, na jego zachcianki, a to co jest po tych $3000, idzie na grę. Czyli od paru lat praktycznie nic nie idzie na grę. Drugą opcją jest taki fajny niebieski przycisk pod tym filmem. Jakby, nie, dobra, ja wiem, że ja tym gadam już drugi raz w tym filmie, ale w sumie się trochę jaram. Teraz jak już mam wolne, to zamierzam streamować w miarę regularnie. W poniedziałki, środy, piątki, w niedzielę. I jednak bycie wspierającym się opłaca, bo po pierwsze widzę cię lepiej na czacie wtedy, kiedy streamuję, jest łatwiejsza interakcja z wami. Po drugie są te filmy parę dni wcześniej. Po trzecie tamte głosówki, które mogę wam wysyłać z głosem uposiedzonego lekarza plagi albo jakichś innych głosów, nie wiem. Możecie sobie wymyślić co chcecie, możecie ustawić to sobie na dzwonek, na alarm. Możecie po prostu zamówić u mnie alarm, budzik. Halo, pobudka, kurwa, szkoła, wstawaj, autobus i zaraz spierdoli. Tego typu rzeczy, tylko może trochę mniej wulgarnie. No i oczywiście wszystkie teleturnieje, wszystkie eventy, które chcę ogarnąć dla wspierających, jakieś pierwszeństwo w nich, bo mam na Discordzie mega plan. Nie będę wam spoilerował, okej? W wakacje będzie ciekawy event. Miejmy nadzieję. A Yandere Dev zrobił sobie w ogóle taki roadmap, jak to będzie wyglądało, jak będzie miał dużo hajsu, jakie będą perki dla ludzi i co się w ogóle wydarzy, kiedy rzeczywiście ludzie będą mu wpłacać hajs. Więc ja bym się w ogóle nie nastawiał na nic poza w ogóle wydaniem gry. Ale podoba mi się to, jak ostatnim etapem rozwoju i ostatnim progiem pieniężnym crowdfundingu jest przejęcie władzy nad światem. I po tym, co wiem o Aleksie, naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby to było na poważnie. Potem Yandere przechodzi do tego, co jeśli nie będzie pieniędzy, głupie debile, ooo? Wtedy nasz kochany Yandere Dev będzie robił simulator, ale najpewniej nie będzie żadnych nowych asetów, ani nic, ani voice actingu. Po prostu będą animacje typu... Siema. Co tam?
Ej, będą tylko napisy, nie będzie w ogóle żadnych animacji, nie będzie żadnego głosu. Po prostu będzie manga do czytania. Wiem, że to są duże wymagania, ale skoro póki co sobie dobrze radziłeś i pojawiały się nowe rzeczy, to chyba też możesz zapłacić komuś z własnej kieszeni, nie? Zawsze też można po prostu polegać na wolontariuszach, tak jak dotychczas, albo samemu się nauczyć animować i robić inne rzeczy. Bo przypominam, że Yandere Dev nie ma żadnego wykształcenia, jeżeli chodzi o kodowanie, więc mógłby zatrudnić sobie programistę, a sam nauczyć się modelować. I może coś by mu wyszło. Tutaj pojawia się to pierwsze pytanie, kiedy będzie ta kampania crowdfundingowa? Odpowiedź jest prosta, chuj wie! Nie wiem, on też nie wie. Bo powiedział, że musi pogadać z ludźmi, którzy robili kampanię, musi przeanalizować ten staw, żeby dowiedzieć się, jak zrobić kampanię, żeby w ogóle zadziałała. Tutaj porównuje swoją kampanię i swoją grę do setek innych gier, które albo się udały, albo się im nie udało. Ziom, masz 2,7 miliona subskrypcji. To jest wystarczająco ludzi, żeby 5 razy sfinalizować twoją kampanię. Po prostu to zrób i nie pierdol się, bo ludzie znowu zapomną, że istniejesz i nie będą chcieli cię wspierać. Znaczy, pomijając fakt, że już większość nie chce. Jakby ja mam wrażenie, że on specjalnie stwarza sobie coraz więcej komplikacji, żeby potem wsadzić sobie kij w szprychy, wypierdolić się i powiedzieć: mówiłem, że to będzie skomplikowane. Potem Alex wyskakuje z serią pytań do Yandere Deva. Pytają go o to, dlaczego nie wykorzysta pieniędzy z Patreona. No właśnie, dlaczego nie Patreon? A, bo za mało pieniędzy, za mało pieniędzy. Patreon to nie budżet na grę, pamiętajcie! Gość chce po prostu hajs. Jakby, imagine, wielu twórców, w tym ja, jednak korzystają z pieniędzy, które dostają od swoich wspierających i widzów, żeby się usprawnić. I usprawnić to, co robią. Kupować nowy sprzęt, na przykład ten mikrofon, który wymieniłem, tamten miałem od 6 lat. I tak naprawdę nie był mój, bo był pożyczony z nowe oprogramowanie i tego typu rzeczy. Jeszcze nie jestem na takim etapie, że musiałbym wyżyć z YouTube'a czy jakichś platform oferujących miesięczne wspieranie, więc może nie rozumiem za bardzo, ile dokładnie szłoby na to, żebym przeżył. Ale wiem, że Yandere Dev mógłby spokojnie wrzucać film raz tygodniowo i streamować co parę dni i miałby wystarczająco dużo hajsu, żeby się utrzymać. I on to robi, on streamuje, on wrzuca co jakiś czas filmy, po prostu nie wykorzystuje tego, co mu dano. I chce więcej, i więcej, i więcej. Naprawdę nie przeszkadzałoby mi, gdyby gość streamował sobie 3 razy w tygodniu zamiast robienia gry, bo to mógłby być dla niego spoko odpoczynek i oderwanie się od rutyny. Po prostu, come on. Tak więc terminy. Kiedy będzie Yandere Simulator? Kiedy zostanie w końcu wydane? Zgadnijcie, jaka jest odpowiedź. Odpowiedź brzmi: chuj wie. No, jak nie będzie wystarczająco dużo hajsu, to wydam tę grę niedługo, w 2021, i będzie bez dodatkowych asetów, bez animacji, bez niczego. No, jak będzie wystarczająco, tak idealnie, to wydam za parę lat, kiedyś, bo będę musiał się sam pierdolić z rzeczami i tak dalej. To tak w 2023 może? No, jak będzie dużo hajsu, to wtedy gra będzie za rok i wszystko będzie zrobione, bo wszystko można kupić, haha! Nie oszukujmy się, z tych 3 rzeczy będzie tylko jedna. Hajsu będzie trochę. I ta gra nie wyjdzie w tym roku, nie wyjdzie też w następnym roku, tylko będzie dalej przedłużana. I po tych 2 latach, w 2023, kiedy Yandere Dev mówi, że wszystko będzie już powoli ogarniane, nagle coś mu wyskoczy i powie: ej, wpadłem na kolejny pomysł, albo ej, czy nie dokończyłem tego? I gra wyjdzie dopiero za 5 lat. In 2077, you can play Yandere Simulator. I ostatnie pytanie, kiedy będzie Amai, kolejna rywalka? Odpowiedź brzmi: chuj wie. Yandere Dev nie chciał po prostu pracować nad kolejnymi rywalkami, dopóki nie zatrudni jakiegoś programisty. Bo ma to w planach, ma to w planach. Jakby zatrudnienie programisty byłoby super rzeczą. Wszystko by zostało usprawnione nagle. To jest trochę przyznanie się, że on tak naprawdę po prostu nie daje rady i nie umie, więc daje to komuś innemu. Więc to jest spoko podejście, ale zachowuje się jakby tak czy siak sam mógł zrobić wszystko. A on po prostu nie potrafi zrobić wszystkiego sam. Nie da się nigdy zrobić wszystkiego samemu. Tak więc jego plany na chwilę obecną to po prostu naprawianie demo i nie robienie nic nowego. Yes. Następne 2 filmy to właśnie kolędy piosenki, parodia jakieś i przypięty komentarz pod tym 6. filmem to jest złoto. Zamiast próbować pokazać się w dobrym świetle, robi z siebie ofiarę i odpowiada na pytania, których nawet nie zadałem. Nie oznaczyłeś osoby, która napisała tekst do tej piosenki. Oznaczenie znajduje się w opisie. Straciłeś czas i hajs robiąc tą piosenkę zamiast pracować nad grą? Zrobiłem ten film w jedno popołudnie. Z budżetem $0. Dlaczego tak długo zajmuje zrobienie Yandere Simulator? Przeczytaj to. Słyszałem, że twój kod jest zły. Czy to prawda? Przeczytaj to. Dlaczego było tak dużo dram z tobą w 2020? Przeczytaj to. I po prostu odsyła ludzi na stronę debankową wszędzie, na swoją stronę, gdzie ma wszystko wyjaśnione. Ale ja mam jedno wielkie pytanie. Kto pytał? Kto pytał?
Ja nie pytałem. Są inne, ważniejsze rzeczy niż to, czy zrobiłeś ten film z muzyką za 0 dolarów, czy za 50, whatever. Twój hajs. No i kolejny film to naprawianie wad i wymienianie nudnych mechanik w Yandere Simulator. Czyli to, co mówiłem trochę na początku o tej mechanice ukrywania ciał, trochę to naprawia w tym filmie. Yandere Dev dochodzi do wniosku, że w sumie, ej, nie warto karać graczy za to, że ja chcę, żeby oni grali tak, jak ja gram. Czyżby przebłysk inteligencji? Czyżby? Oryginalnie w grze ciała się ciągnęło po ziemi i zostawiało się kupę krwi. I można było ciała podnosić w momencie, kiedy wylewelowało się siłę danej postaci. Teraz ciała można nosić automatycznie, a wylewelowanie siły sprawia, że nosi się je po prostu szybciej, więc to jest spoko, to jest superanckie. Ciało teraz można włożyć do worka. I wtedy to jest worek dla śmieci. I ludzie mają wyjebane, że nosisz podejrzanie wyglądające jak ciało worek. Natomiast kurtka przeciwdeszczowa, którą też Yandere Dev dodaje, jest już dla uczniów dziwna. Bo jak chcesz sobie pociąć ciało i się nie pobrudzić, nie zostawić krwi na sobie, to zakładasz wtedy tą kurtkę, kurtka jest we krwi i wyjebane. Ale jak ktoś cię zobaczy w kurtce, nawet nie we krwi, tylko w zwykłej kurtce, to wszyscy są jak, to jest podejrzane, to jest podejrzane. Ale jak nosisz ciało w worku, to whatever. Wynosi po prostu śmieci. Długie śmieci. Plus w grze teraz będzie pralka, w której można wyprać ubrania, jak są we krwi. Więc też spoko pomysł. W wyrzucaniu śmieci pomagają uczniowie w trakcie godziny wyrzucania śmieci, więc możesz pociąć ciało, dane części ciała włożyć do worków na śmieci i uczniowie sami przyjdą i je wyrzucą. Zajebiste, nie? Mi się też to podoba. W sensie to jest creepy. Ale ta gra chyba ma być creepy. Jak usprawnić skradanie w grze? Oczywiście w większości grach typu Hitman jest jakaś mechanika, która sprawia, że można odwrócić uwagę przeciwników. No i Yandere Dev przyznaje się, że podjebuje rzeczy od Hitmana. To przynajmniej tyle, przynajmniej jest szczery. I jak zwykle podjebuje te mechaniki w najgorszy możliwy sposób. Ponieważ w Yandere Simulator jest możliwość odwrócenia uwagi przeciwnika, tylko że musisz przestawić gdzieś radio, włączyć to radio, być przy tym radiu i wtedy odwracasz uwagę przeciwnika. Więc Yandere Dev dodał możliwość użycia pilota, żeby włączyć to radio na odległość. Ale Alex zrozumiał, że to też nie jest do końca dobry pomysł. Więc dodał najlepszą możliwą rzecz. Dodał diabełki. Dodał po prostu te takie małe kuleczki, które robią jak się nimi rzuca. I one odwracają uwagę. I to jest dobre. Bo to jest typowa mechanika. Rzuć i wtedy odwracasz uwagę. Tylko że nie jest to kamień, tylko są to diabełki. Jak na szkołę przystało. Spoko, mi się to podoba, jakby ja zwracam honor tutaj w tej kwestii. Więc nice, no. Może kiedyś zagram w tę grę. Tylko i myślę dlatego, żeby porzucać sobie diabełkami w ludzi. No i ostatni film. W końcu doszedłem do końca. Okej. Ostatni film to film, w którym Yandere Dev ogłasza konkurs z Medibangiem. Yandere Dev robił już w swojej karierze dużo konkursów na różne arty, na różne asety i tak dalej. Można by powiedzieć, że w sumie praca wolontariusza to jeden wielki konkurs dla niego. Nie wiem, czy to jest sponsoring, czy nie, ale jak tak, to tylko podbija to moją teorię, że Yandere Dev potrzebuje hajsu. Ale wątpię, bo jednak robi dużo innych rzeczy i tego hajsu aż tak nie potrzebuje. Wydaje mi się, że on, robiąc ten konkurs, po prostu potrzebuje się wybielić i pokazać się z dobrej strony, że hej, współpracuję z fajnymi firmami, daję wam możliwość wykazania się, róbcie mi rysunki, to pojawią się one w grze. I dokładnie o to chodzi w tym konkursie, możecie podesłać mu swoją postać i jeżeli będzie spoko, to ją umieści w grze. Dosłownie, pierwsze miejsce sprawia, że wygrany może zaprojektować postać do Yandere Simulator, to jest super. No i przyznaje później, że nie dostaje za to hajsu, więc dobrze, fajnie, po prostu ktoś się do niego odezwał i robią konkurs, fajniutko, taka charytatywna działalność. Za którą nie stoi na pewno nic innego, na pewno kompletnie nie. No, trzeba się wybielić po tej całej akcji z Chrisem, nie? Trzeba po prostu zrobić coś dobrego. Trzeba po prostu wyjechać do Kenii i zapłacić paru osobom, żeby mówili o tobie dobrze. Tak więc dotarliśmy do końca. Yandere Dev znowu to zrobił. Jeżeli odjebie coś nowego, to przytoczę jeszcze raz cytat z początku. Kłamstwo ma grube nóżki i małe, krótkie rączki, a prawda zawsze wygrzebie się z gówna na wierzch. Więc uważaj, Alex, bo mam cię na oku i nie zrobię ci kompletnie nic, ale nagram kolejny film i będę się z ciebie śmiał, bo ludzie lubią takie rzeczy. Nie mam żadnej puenty, po prostu ci się należy, okej? Tak więc jeśli spodobał ci się ten film, jeżeli podzielasz moje zdanie co do Yandere Deva, to zostaw pozytywną ocenę pod tym filmem, zostaw subskrypcję, bo więcej tego typu filmów będzie na kanale, ale nie zapominajmy, że ja jednak się skupiam na działaniu Fundacji SCP i działalności ich pisarzy, więc z tym też niedługo wracam jak najbardziej, bo mam
mega dużo planów na filmy, na streamy. Będę teraz streamował co dwa dni, tak jak mówiłem. I mam nadzieję, że filmy będą w końcu regularnie, bo mam wolne i mogę robić co chcę. Jeżeli z kolei nie podzielasz mojego zdania, możesz zostawić negatywną ocenę. Możesz skomentować, co ci się nie podoba, możesz skomentować, co ci się podoba. Możesz mnie zaprosić na kawę, nie wiem czy przyjdę, ale będzie mi bardzo miło. Możesz wejść na naszego Discorda, Piwnica Pio, który niedługo przejdzie rework. Możesz wejść na mojego Instagrama, na który wrzucam co jakiś czas zdjęcia albo jakieś głupie memy. Możesz wejść na mojego Twittera, na którym... O Twitterze nie rozmawiamy. No i oczywiście zachęcam do wspierania trzeci raz w trakcie filmu. Może to ja jestem nowym Yandere Devem i proszę o hajs. Tak więc to był kolejny sezon najgorszych decyzji życiowych Yandere Deva. Ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś. Right hand on the mic, my teeth crooked. I saw the spark up in your heart and then I took it. All the treasure under the sea, I overlook it. Then I take your fucking rhyme book apart so I can cook it. Fuck your list. Fuck your top 10. Fuck your YouTube arguments. Is it Kendrick or M? Fuck your list. Fuck your top 5. Fuck your internet fights. Is it Wu-Tang or Tribe? Fuck your list. Fuck your top 3. Fuck your commentary screen. Is it Nas or Jay-Z? Fuck your list. Fuck your top 1. I'm masturbating, I'm getting the job done.